Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy Sporządzania Potraw i Napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Komponowanie jadłospisów, czyli zestawów codziennych posiłków, sprowadza się do wykorzystania aktualnej wiedzy w celu zapewnienia optymalnego wzrostu i rozwoju oraz stanu zdrowia człowieka w określonych warunkach życia. W tworzeniu prawidłowych jadłospisów niezbędna jest znajomość zasad żywienia. Roli składników żywności Przemian składników żywności w organizmie człowieka Zapoznajmy się teraz z podstawowymi zasadami układania jadłospisów. Uwzględnienie pory roku ze względu na sezonowość niektórych produktów. Dotyczy to głównie warzyw i owoców, ich dostępności na rynku. Ważne jest także dostosowanie rodzaju serwowanych potraw do temperatury otoczenia. Przykładowo, w lecie podczas upałów należy planować tzw. lekkie potrawy o wyższej zawartości wody, zamiast potraw tłustych, wysokokalorycznych. Wszystkie posiłki powinny być możliwie jak najbardziej różnorodne pod względem doboru produktów. Należy uwzględnić jak największy asortyment produktów z każdej z pięciu grup produktów, co pozwoli zapewnić dostarczenie różnorodnych składników odżywczych. Posiłki należy urozmaicić pod względem smaku, zapachu, barwy oraz konsystencji poszczególnych potraw. Nie powinno się powtarzać w jednym posiłku tego samego produktu oraz zestawiać potraw o zbliżonych kolorach lub smakach. Posiłki najlepiej komponować na zasadzie kontrastów. Ma to wpływ na pobudzenie apetytu, a tym samym przyczynia się do lepszego przebiegu procesu przemiany materii. Jadłospis powinien uwzględniać zwyczaje i nawyki żywieniowe oraz upodobania smakowe osób, dla których jest przeznaczony. Warto poszerzać asortyment potraw o mniej znane czy też zapomniane stare przepisy, np. z kuchni regionalnych lub kuchni innych narodów, które ze względów żywieniowych zasługują na rozpowszechnienie. W każdym posiłku powinny znaleźć się produkty dostarczające energii w postaci węglowodanów złożonych. W każdym posiłku powinny znaleźć się produkty zawierające pełnowartościowe białko zwierzęce. Mleko i sery należy uwzględniać co najmniej w dwóch posiłkach w ciągu dnia. Nie mniej niż jedna trzecia ogólnej ilości białka powinna pochodzić z produktów zwierzęcych. W każdym posiłku powinny znaleźć się produkty bogate w witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy, np. warzywa i owoce pieczywo pełnoziarniste. Warzywa i lub owoce należy spożywać co najmniej w dwóch posiłkach, a zaleca się najlepiej we wszystkich, w postaci surowej lub krótkogotowanej. W komponowaniu codziennych urozmaiconych posiłków pomaga korzystanie z podziału produktów spożywczych na pięć grup. Jest on popularyzowany przez żywieniowców pod postacią tzw. piramidy żywieniowej. Prawidłowo zaplanowane żywienie powinno uwzględniać w przeważającej ilości produkty znajdujące się w dolnej części piramidy, czyli produkty zbożowe, ziemniaki oraz warzywa i owoce. Produkty z wyższych poziomów piramidy powinny być spożywane w mniejszych ilościach i rzadziej w ciągu dnia. Tłuszcze, znajdujące się na szczycie piramidy, powinny być jedynie dodatkiem do potraw. Prawidłowo zaplanowany jadłospis jest najlepszą profilaktyką wielu chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.